W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie 10 i 11 kwietnia bieżącego roku już po raz trzeci odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane pod hasłem przewodnim konkursu kulinarnego organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolsk. Zdrowe, smaczne, oryginalne, nasze dania regionalne. Przeprowadzenie warsztatów zakończonych konkursem miało na celu upowszechnienie wiedzy na temat potraw regionalnych i tradycyjnych wśród młodego pokolenia oraz promocję zdrowego stylu odżywiania. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zaproszonych gości, jak i młodzież na kolejnej edycji warsztatów kulinarnych. To już przestaje mieć miano warsztatów, to już wręcz festiwal kulinarny. A to, że do takiej rangi urosły te nasze zajęcia, Państwo będziecie mieli okazję spróbować po tym spotkaniu. Miło, że Państwo przyjęliście zaproszenie. Zostały zaproszone wszystkie instytucje na co dzień współpracujące z naszą placówką i na co dzień, a czasami i tylko od święta. Ale są tu obecni zarówno ci, którzy troszczą się o walory dobrej żywności, jak i ci, którzy produkują tę żywność. Miło mi gościć. Ja Państwu przedstawię pozostałych gości. Nie wszyscy się dobrze znamy. Niektórzy, jak stwierdzili, są po raz pierwszy w naszej szkole. A taką osobą, która pierwszy raz gości, jest pani dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Elżbieta Kwaśniewicz. Witam współorganizatora dzisiejszej imprezy, pana dyrektora Agencji Rynku Rolnego Romualda Gawlika. Jedenastego kwietnia uczniowie klas technikum, instruowani przez nauczycieli, przygotowywali potrawy w trzech wskazanych w regulaminie konkursu kategoriach potraw – jarskich, rybnych i drobiowych. Były to kotlety z kaszy gryczanej, faszerowane karpie, rolada szpinakowa z łososia, pulpeciki rybne, filety rybne w sosie brzoskwiniowym, rolatki z perliczki, kieszonki drobiowe z serem i żurawiną, paszet drobiowy. 12 kwietnia odbyła się degustacja dań poprzedzona prelekcją na temat wpływu niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT wygłoszoną przez panią Katarzynę Kasprzak z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Żaganiu oraz wykładem pań Agnieszki Dębickiej i Małgorzaty Krawiec dotyczącym toksyn metali ciężkich i pasożytów obecnych w rybach i ich wpływu na organizm człowieka. Poprzez pomiar naszej masy ciała, która powinna być stała i niewysoka. To, czy mamy dobre samopoczucie, dobrą kondycję fizyczną, również zależy od tego, jak się odżywiamy. No a przede wszystkim prawidłowe odżywianie wpływa na to, że nie występują żadne objawy chorób. Zgromadzeni goście wskazali najsmaczniejsze dania, które zostaną zaprezentowane przez szkołę 2 czerwca w Kalsku na 20. jubileuszowych targach rolniczych AgroTarg 2013. Podczas konkursu kulinarnego szkół ponadgimnazjalnych zwycięskie potrawy to w kategorii dań jarskich kotlety z kaszy gryczanej i twarogu, z dań drobiowych rolatki z perliczki, z potraw rybnych pulpety rybne. Pięknie bardzo ciekawa. Tak, mówię dyrektorowi o wczorajszej imprezie, że jest bardzo ładnie.